Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. No słuchajcie, ciśniemy trochę dalej. Fajnie by było... Czemu oni mnie tutaj zaatakowali od razu? To jest moje pytanie ze 100 punktów. Czemu oni mnie od razu zaatakowali? Bo to mnie zastanawia. Przecież ja im jako tako nic nie zrobiłem, nie? Ja po prostu byłem obok. No ale dobra, no cóż, nie będę pytał, nie będę zadawał pytań, nie będę myślał nad tym, ani rozprawiał, po prostu pójdziemy dalej. Co tutaj jest? Bo jest jakiś taki dziwny znaczek. O, czekajcie. Krawiec, o! Też sobie kupię. Ja słuchajcie, będę inwestował we wszystko, co się da tutaj. No, krawiec za bardzo nam nie podbił przychodów. Najwięcej banki podbijają. I to było widać gdzieś tam w momencie, w którym bank żeśmy kupili, że podbił bardzo, bardzo dużo do góry. Więc trzeba będzie się tym zainteresować mocno. No ale dobra, pójdźmy sobie po naszą misję. Zastanawia mnie, czemu ja mam tu kłódkę, nie? Czy ja tu po prostu nie mogę wejść jeszcze, bo jestem zbyt wcześnie. Palazzo dei Conservatori. Ciekawe, nie? Czemu tu jest kłódka? Dobra, tędy nie przejdę później. Więc lepiej tędy sobie pobiec po prostu. Nie jestem ciekaw. O, Machiavelli, znowu ty, przyjacielu, no tak. Któż inny mógłby tutaj mnie spotkać? Did you liberate your money from our friend? I did. A small victory. They are up, and in time with work we'll have a few dozen more. And in time, Cesare's gaze will return to us, and we'll be broken again. Now, where is my contact, Vinicio? He should have already intercepted the letter. Follow me. Coś czuję, że twój kontakt stał się martwym kontaktem. Złap posłańca Borgiów w mniej niż minutę. Spotkaj się z zaufanym człowiekiem Machiavelliego, odbierz od niego pismo. No w mniej niż minutę to brzmi jak wyzwanie. Tak nie wiedząc jeszcze, co to konkretnie będzie, jak to będzie wyglądało, to naprawdę brzmi tak jak wyzwanie. Machiavelli, czy ty możesz jechać galopem? Bo jakby, no nie jara mnie totalnie jeżdżenie w tej grze koniem. No jest takie sobie, no. Nie jest ani dobre, ani złe, powiedzmy. Takie w sam raz. No, tym bardziej, że ci ludzie tak się przewracają, jakby ja nie wiem. Arco di Settimo Severo. Czyli, że łuk triumfalny inaczej by powiedział, tak? Można by to tak nazwać, czy nie bardzo? Tutaj jakieś studzienki są. Tempio di Antonio Faustina. Czyli... Antonio czy tam Augustino pisało? Bo ja już zgłupiałem. Czasami wiecie, czytam, ale nie za bardzo wiem co. Masquerading as government. The Pope is very clever to keep this place in business. It fools your friend, the people, quite easily. When did you become so cynical? I merely describe the reality of Roma today. But all may not be lost. The good news is that we have allies in the city. How much longer this will last, however, I cannot say. No właśnie, to też jest problem, nie? Bo sprzymierzeńcy mogą szybko sobie odejść. O, widzieliście, jak wisiał bez nóg? Perdonatemi, signore. You must be mistaken. Who are you working for, ladro? I am working for no one. Then no one will care what we do to you. No siema, mordy. Dobra, mogę cię skopać już? Grazie. Where is it? The courier still has the letter. Ezio, kurwa. Stop him. Find me at... No, tak myślałem. Że to nie będzie zbyt proste.
Chociaż... Powiedziałbym, że mogę go złapać w mniej niż 20 sekund, ale... Serio? Serio? To miało być takie trudne? Otrzymałeś nową wiadomość. Wyjdź z Animusa, aby sprawdzić skrzynkę odbiorczą. Nie chcę za bardzo wychodzić z Animusa. Mi się dobrze żyje tutaj, tak wiecie, po asasyńskiemu. Zdeponowano pieniądze. Obecnie w skarbcu bankowym znajduje się... O, 2000, prawie 1300, 2300 chciałem powiedzieć. W skarbcu bankowym złożono przychód z miasta. No i dobra. Bardzo mi się to podoba. Daleko ja mam w ogóle biec, bo ja tak sobie biegnę i coś kurde nie widzę. No jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek, więc... Może lepiej by było konia po prostu zawołać? Myślę, że ma to jakiś sens, większy lub mniejszy. No jedź! Pozycja stojąca. Jak to w ogóle wygląda, pozycja stojąca? A, że coś w ten deseń. Nie no, nie chcę. Nie chcę skikać z konia. Dobra, to jest coś tutaj. Coś mi świta, ja chyba czaję tą misję, pamiętam ją. Tak mi się wydaje. Ale nie chcę, wiecie, nie chcę skłamać. Crepi il Lupo, dostarcz pisma do Machiavellego znajdujące się w pobliżu Term Traiana. Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń. Okej. Okay. Psy i wilki. A no właśnie. Nie wolno ci odnieść żadnych obrażeń, tak? To oni chcieli mi przekazać tym? Dobra, dawaj od razu wszystkich. Kurde, jak ja tu wpadnę. Jaka seria pójdzie, słuchajcie. No nie dziwię się, że osiągnięcie mi za to wpadło. No pełna się nie udała. Szukaj kryjówek wyznawców Romulusa. No, tu jest jakiś dół. No prawie się udało. A, interakcja na B. Ja sobie tak po prostu do kanału wchodzi, nie? Jak gdyby nigdy nic, nie? Tylko gdzie jest Machiavelli w takim przypadku? Aha! Jest to, co lubię. Zręcznościówka. Znajdź kapliczkę Romulusa w gościnie u Neurona, kurwa. Już nie, to jest złe. W gościnie u Nerona. Ukończ wspomnienie w 8 minut. O, fuk. Wiecie, czemu mówię o fuk, nie? Bo ja wiem, że to nie będzie wcale proste. Że to wcale, a wcale nie będzie proste. Tym bardziej, że ja to czasami jak drewno bardziej. No. Dobra. Mogę na to wskoczyć? Mogę. I teraz tak, moje pytanie brzmi. Czy ja mogę? O, mogę, dobra. Jak mogę tak, to nie jest najgorzej. Tu do góry. O, teraz już normalnie naciśnij B, aby rozpocząć interakcję. Nie tak jak na początku. Co ciekawe. Okej, czyli mamy napełnić to... To coś. Kurwa, wiedziałem, że to będzie głupi pomysł. Dobra, chyba nie zrobię tego w mniej niż 8 minut. Mam takie dziwne wrażenie. Chyba, że to tylko tą część wspomnienia mam zrobić w 8 minut. No to wtedy spoko, nie? To wtedy myślę, że nie ma problemu, ale jeżeli ja mam całe wspomnienie w 8 minut skończyć, to może być ciężko, jak będzie więcej takich gdzieś tam zagadek logicznych i zręcznościowych. Ja nie czuję się najlepiej w zagadkach logicznych, nie? Co tu nie ma jeszcze problemu, nie? Bo to jako taka bardziej zręcznościówka teraz niż logiczna, ale czasami to... No dobra, dawaj.
Da się jakoś tędy przejść bezpośrednio? Nie da się. Dobra, czyli tutaj też tak nie bardzo. Kurwa, naprawdę? Dobra. I teraz tak, lepiej zeskoczyć tam. Dobra, już myślałem, że mi się nie uda, jak mam być szczery, nie? Już myślałem, że to trochę za daleko. Dobra, dolejemy jeszcze trochę wody. No już prawie jest pełno. Ale widzę tą popękaną posadzkę, ale przecież tam wystarczyłoby jakimś, nie wiem, większym głazem rzucić, myślę. I by było po sprawie. No nie wiem, czy sama woda by tutaj zdała egzamin, jakby. No właśnie. Bardziej, że filar muszę załamać. Swoją drogą, co, to było takie przejście, że, ja nie wiem, że oni odbudowywali je co chwilę, czy co? Bo jakby, no, ja tu teraz wchodzę, wiecie o co mi chodzi, nie? Wiecie do czego piję. Chyba, że to po prostu nie było jako takie przejście, ja sobie przejście zrobiłem. Korzystając gdzieś tam z okazji. A, tutaj nic nie ma, no dobra. Chociaż... Czuję, że to nie będzie wcale proste. O, to jakiś sztandar. Flaga bordziów, znaczy sztandar, kurwa. Ja to sam jak ten sztandar jestem. Okej. No mogę bezpośrednio tutaj, dobra. Bo już się bałem, że nie będę mógł. Że będę musiał skakać naokoło. I ta muzyczka, nie? Taka, wiecie, że czuć ten klimat. No. Dobra, musiałem to zrobić po prostu na wyczucie. Chciałem raczej tak zrobić, żeby on się, wiecie, przegibał, nie? Dobra. Jestem dalej, to na pewno. Okej. No i na deseczkę. Tu powinno akurat szybko pójść. Przynajmniej tak mi się wydaje. Łe, dobra, to było bardziej easy niż myślałem. Jednak mimo wszystko. Dobra, jakiś ogień widzę. I tu chyba będzie ta trudniejsza opcja, tak mi się wydaje, coś. A no właśnie. Tu będzie coś trudniejszego. No okej, jak my tu wejdziemy na górę? Okej, podejrzewam, że tędy. O, skrzyneczka, jak miło. Na pewno jakiś hajsik się przyda, który będzie w środku. 403 jakiś pierścień. No to tak, kurde. To tak przyjemnie bym powiedział. Dobra, po Neronie poskakaliśmy. Dobra, teraz tutaj w lewo. Nie jest to proste, to na pewno. Mam tylko nadzieję, że nie spadnę na dół do tego ognia, bo to by było bardzo przykre. Aczkolwiek znając mnie, to wykonalne, nie? No, powiem wam, że nie chciałbym się rzucić tak chyba na rękę posągu, nie? Bo to mogło spaść. Tak po prostu. Wiecie, no skizmem w sumie trochę jakby to tak się zdupiło, nie? Dobra, czyli tędy muszę wejść. Bo oni mi generalnie tą drogę gdzieś tam pokazywali, nie? Jak był ten wstępniak tutaj, więc... No ja się jej trzymam.
A, tu na górę, tak? Tak by wypadało chyba. Mogę jeszcze wyżej tu wejść? Tak tylko dopytam. Mogę wyżej, czy nie mogę? Nie mogę, dobra. Nie będę kombinował. Nie da się, to się nie da i tyle, nie? Fajnie, że oni tam robią, tam przejść to w mniej niż 8 minut, nie? Ale... O! Wiecie, że nie widziałem nawet tego. Myślałem, że to jest bardziej oddalone. I szczerze to myślałem, że ktoś nas pod chuj bierze. Nie! Jakbym wiedział, nie? Ale dobrze, że nie musiałem się cofać do samego początku, że to już było zrobione. I tu podejrzewam, że będzie najtrudniejsza opcja. Albo tutaj. Jeden drugiego zamordował. Wilk wilkowi wilkiem, widzę. No dobra, stąd żeśmy przyszli. Czy tu możemy wejść chyba? Okej. Kurde, nie, nie, powiem wam szczerze, nie wiem, jak mam tutaj to ogarnąć, nie? Spróbujmy tak. Dobra. Tak chyba to ma sens, słuchajcie. No! Serio, Ezio? For real? Przecież ja... Kurde, dobrze wysterowałem tym padem, więc nie rozumiem. Dobra, teraz akurat skoczył dobrze, to trzeba. Oj. A, zrobiłem sobie wejście. No i świetnie. A nie mogłeś po prostu rzucić kamieniem w tamtą stronę i zrobić sobie przejście takim sposobem? Okej, tu w lewo jest skrzyneczka. Na pewno po nią pójdę. No, ale ja bym chciał iść dalej. Czemu nie mogę iść dalej? Dobra, czyli nie mogę, okej. Mogę się obrócić, czy nie? Co to był za dźwięk? A czas się chyba skończył, dobra. No trudno. Półtora tysiaka. No właśnie, mówiłem, że czas się skończył. Ale też mówiłem, że nie dam rady tego zrobić w tym czasie. To było aż zbyt pewne. No na dół, bo tu skrzyneczkę też widzę. Jakby dla mnie hajs jest ważniejszy od tego, żeby to przejść w 8 minut, nie? Tym bardziej, że tu jest chyba trochę bardziej problematyczna sprawa. Jak to przejść sensownie? Bo jak rozumiem, mamy się tam wbić. No i właśnie to jest to, czego nie lubię najbardziej. Czyli takie niby coś wiemy, ale nic nie wiemy. O, tu jest coś, czekajcie. Tu jest jakaś opcja chyba wejść. Tak, no coś tu się da. Dobra, tu można do góry podskoczyć. Tu bym chciał od razu w prawo i po sprawie, a nie, że ja muszę naokoło cisnąć. Bez sensu, nie? Dobra, już myślałem, że nie wskoczę, serio. O! Jak miło. Dobra. To nie ma szans, ja sobie tak myślę. Nie ma szans, żeby to zrobić w 8 minut. Znaczy, okej, no jakby ktoś pamiętał całą drogę, nie? I nie zatrzymywał się na skrzyneczki. Okej. Myślę, że bezproblemowo jest opcja, żeby to zrobić, nie? Tylko musiałby pamiętać całą drogę.
Natomiast w momencie, w którym ja nie znam całej drogi, bo nie pamiętam jej po prostu, tak dawno grałem w Assassina, że mam prawdę. To siłą rzeczy, nie? Dobra, już możesz skakać dalej, co? No. Tak jakbym nie zauważył, że to może być moja droga w górę, gdybym spadł. Ale dzięki za info. Mogę przejść już tu? Mogę. Dobra, do góry? Generalnie to chciałbym jeszcze po tą flagę podejść. Bo nie ukrywam, że to by była dobra opcja. I ją po prostu zabrać. No dobra, mogę się... Chciałem zapytać, czy mogę się wrócić, ale już rozumiem, że nie. Ale w sumie bez sensu by było się wracać, nie? Bo jakby trochę bym więcej czasu stracił, niż po prostu spadając w dół. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, do góry. O, i tutaj skrzyneczek jest trochę więcej. I to ja lubię, ale tu... No, ten loot z tych skrzyneczek nie już taki fajny, nie? Pomidory i 150 florenów to tak... Kaszana bym powiedział trochę, nie? No ale okej. Okay. Ważne, że jakby skrzynki pootwierane, jeszcze tutaj dwie są. Chociaż tak wiesz, 150 do 150 to później... Wychodzi ten 1000 czy tam 2, że mam, nie? Lepiej mieć 1000 niż 1000 nie mieć. Dobra, otwórzmy to. Zwój Romulusa. Zostawiam tu moją rodową zbroję, najskuteczniejszy, najdoskonalszy pancerz, jaki kiedykolwiek wykonano. Niechaj przyniesie swemu znalazcy powodzenie w boju. Zmiana charakteru pisma. Zabraliśmy ją, by na powrót umieścić za żelaznymi wratami. Do ich otwarcia potrzeba 6 kluczy rozdanych naszym braciom. Powie się im, że pochodzą od Romulusa, a będą ich strzegli jak źrenice oka. Przybliż, aby zobaczyć dane wizualne. Wygląda całkiem... Całkiem fajnie. Brutus. Całkiem fajnie. No i dobra, i mamy wyjście. Jeden z 6 zwojów mamy. Tylko dalej nie wiem, gdzie jest ten Machiavelli, nie? Chyba, że to po prostu jako taki przerywnik był, to wtedy spoko, nie? A Machiavelli po prostu sobie dojdzie w międzyczasie. Choć wolałbym, żeby do mnie nie, przy mnie nie dochodził, nie? The followers of Romulus. This band of false pagans has been terrorizing the city for months and driving the people into the arms of the church. Quite convenient. Exactly. I believe the Borgia are supporting them, but proof remains scarce. That is why the letter is so important. Here it is. I hope you can break a cipher. Cazzo! Another encryption. This one was supposed to be legible. They are transmitting them using a code sheet. Without it, we have nothing. Sometimes logic is not the only way to win a war. Andiamo. You said we had allies in the city. Bring me to them. Follow me. Mam za nim iść teraz? No okej. Ale przy okazji, jak już tu jesteśmy... A widzę... Kurde, wieża Borgii. Nie. Czemu? Ja po prostu chciałem to wykupić. No dobra, idźmy za Machiavellim w takim razie. Aquadetto Claudia. Czyli akwedukt po prostu. Ja, on mnie prowadzi do tego czegoś. Espkur. Ciekawe co to. We recently began traveling through the tunnels to avoid the guards. But many of the entrances in the city are broken. By using them, we can get to our destination rapidly without encountering resistance.
Okej. Okay. I tak Machiavelli po tunelach chodzi? To dziwne trochę. Okej. Okay. Można sobie po prostu tak wejść i się teleportować. No fajnie. Tak, na pewno chcę się udać w to miejsce. No jaki miałem wybór? W sumie żaden. Ben trovato, Nicolò. Ah, Ser Ezio. A pleasure. Fabio Orsini, at your service. I've heard a great deal about you from my cousin, Bartolomeo Dalviano. A fine warrior. Fabio has lent us in a new storeroom on Isola Tiberina. I know you were used to better accommodations in Toscana. It is perfect. Bene. Then I am off to begin preparations for Romagna. Today, Cesare commands my men, but soon, I hope we will be free. Now I propose we begin planning our assault on the Borgia. Oh, you think we are ready for such an attack? Si. Do you know, for instance, where the Borgia troops took Caterina Sforza? What? Are you also unaware that the Borgia have captured the Apple of Eden? How could we have lost the Apple? So, you do not know what goes on with our enemies. Do we at least have an underground here to work with? Hardly. Our mercenaries are ensnared in a losing battle with Cesare's French allies. We have girls working for us in a brothel, frequented by cardinals and other important Romans. But the madam there is lazy, and would rather attend parties than further our cause. What about the city's thieves? Do they have a guild? Si, but they refuse to talk to us. I don't know why. What are you going to do? Make some friends. Ale co, że będziemy ich po prostu robić? No też tak ciężko, nie? Podziemia Rzymu, synchronizacja 100%. No to dobrze, to się cieszę, że w końcu jakieś synchro na 100% wpadło. Bo chyba 2 czy 3 były takie kurde, że 50% max, nie? I synchronizację, znaczy synchronizację, sekwencję drugą byśmy zakończyli. Tak swoją drogą. Sekwencja trzecia. Wojownik, kochanek i złodziej. Fabio Rizzini. No trochę już teraz mamy tutaj możliwości. Wryj chcesz? Nie! Będziesz mi tu, kurwa, pandami pod moimi, kurwa, drzwiami. Rozumiesz to? A ciekawe ile hajsu miał przy sobie, tak w sumie drogę. Nie, no 12 miał, no to sporo w sumie. No, chciałbym to go gdzieś rzucić, najlepiej w sianko, myślę. O! Idealnie, to działa. Myślałem, że on się na sianie zatrzyma, no ale okej. No dobrze, słuchajcie. To już koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to go zasubskrybujcie. Dziękuję wam za oglądanie, no i zapraszam was do kolejnych odcinków. Na razie, no i cześć!